24 sierpnia jubileusz stulecia obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Sadowie. Z tej okazji strażacy oraz poczty sztandarowe zebrały się na parkingu przy parafii Świętego Mikołaja w Targoszycach, skąd przy dźwiękach muzyki gminy orkiestry Dęte imienia Władysława Juszczyka udali się do kościoła. Msza święta w intencji strażaków koncelebrowana była przez księdza biskupa Grzegorza Kaszaka oraz księdza proboszcza Janusza Rakoczego. W czasie mszy ksiądz biskup uroczyście poświęcił nowy sztandar jednostki, a w czasie homilii zwrócił się do strażaków. Ja ze swojej strony składam wielkie staropolskie Bóg zapłać wam, drodzy duchowie strażacy, za wasze poświęcenie, służba, to znaczy praca z poświęceniem, za to, że spieszycie na ratunek. Wielkie, wielkie podziękowania wam się należą i ze swojej strony mówię wielkie dziękuję za waszą pracę i za waszą służbę. I to, że Bóg błogosławi, abyście zawsze cali i zdrowi wracali z każdej akcji, niezależnie jaka ona będzie. Po mszy świętej uczestnicy obchodów w kolorowym korowodzie przemaszerowali na plac apelowy przy strażnicy OSP Sadowie, gdzie miały miejsce pozostałe uroczystości. Na czele kolumny maszeruje orkiestra Dęta imienia Władysława Juszczyka. Poczty sztandarowe prowadzi dowódca uroczystości, komendant gminny Łukasz Salamon. Dowódca uroczystości Łukasz Salamon złożył meldunek członkowi Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, druhowi Zdzisławowi Banasiowi, o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu z okazji obchodów jubileuszu. Poczet flagowy w składzie dowódca pocztu Łukasz Gwóźdź, flagowy druh Robert Kaznowski oraz asystujący druh Mateusz Kaznowski przystąpili do podniesienia flagi państwowej. Minutą ciszy oddano cześć wszystkim zmarłym strażakom, po czym prezes OSP Sadowie, druh Krzysztof Kajdas, przywitał wszystkich przybyłych gości, a uroczystość swą osobą zaszczycili m.in. posłowie na Sejm RP Waldemar Andzel i Mateusz Bochenek, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, młodszy brygadier Arkadiusz Spera, starosta będziński Sebastian Szaleniec, wójt gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski wraz z współpracownikami, sołtys sołectwa Sadowie Marta Trefon, dyrektorzy organizacji samorządowych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek OSP, sponsorzy oraz mieszkańcy. Rys historyczny jednostki odczytał druk Andrzej Cemrzyński. Jak możemy opisać, panie wójcie, tutaj jednostkę OSP Sadowie? Jednostka z historią, bo to już 100 lat wspaniałej pracy na rzecz drugiego człowieka. Jednostkę, która angażuje się i zawsze wspiera działalność samorządu, no ale współpracujemy od wielu, wielu lat w bardzo dobrym stopniu. Jubileusz stulecia istnienia jednostki był także idealną okazją do odsłonięcia pamiątkowej tablicy oraz nadania jednostce nowego sztandaru ufundowanego przez mieszkańców sołectwa Sadowie. Przyznanie nowego sztandaru było okazją jubileuszu, dlatego że mieliśmy sztandar jeszcze stary, przyznany w 1985 roku, który już był tak, nie odpowiadał standardom, był jako Polska Ludowa, nie odpowiadał też standardom, jak teraz mamy Rzeczpospolitą Polską. Dlatego postanowiliśmy mieszkańcy jako złożyć się i ufundować nowy sztandar. Jest to piękny nowy sztandar. Po akcie nadania członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Zdzisław Banaś uhonorował sztandar złotym znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej. OSP Sadowie odgrywa bardzo ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Jest to jednostka o, można powiedzieć, małej ilości interwencji, jednakże jest zawsze dyspozycyjna, ma przeszkolonych 9 strażaków, z czego 3 ma szkolenia upoważniające do kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Ale tak jak powiedziałem na wstępie, jednostka jest ważną jednostką, jeśli chodzi o działalność społeczno-kulturalną, działalność prewencyjną, gdyż prowadzi pogadanki na temat ogólno pojętego bezpieczeństwa. Dzięki temu prowadzi tak mało interwencji na terenie właśnie tego sołectwa. Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Druhowie OSP Sadowie wręczyli również gościom okolicznościowe podziękowania, po czym przyszedł czas na przemówienia. Druhowie są bardzo dobrze odbierani przez mieszkańców naszego sołectwa, ponieważ pełnią tutaj bardzo ważną rolę.
w naszym sołectwie, gdyż miejscowość nie jest za duża. Spotykają się tutaj mieszkańcy, robimy też integrację mieszkańców, którym strażacy bardzo dużo pomagają. Część oficjalną zakończyło złożenie meldunku o zakończeniu apelu z okazji obchodu jubileuszu przez dowódcę uroczystości, drucha Łukasza Salomona. Po części oficjalnej przyszedł czas na biesiadę strażacką.